Powiedział im: A wy co mówicie? A wy co mówicie, że kim ja jestem? Odpowiadając, Szymon Piotr powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I odpowiadając, Jezus powiedział mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie, a ja ci też mówię, że ty jesteś kamieniem, z jakich na tej skale zbuduję moje zgromadzenie, z jakich na tej skale chcę zbudować moje zgromadzenie, a odrętwienia śmierci nie ogarną go. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 15 do 18 wersetu. Opoka czy kamień? A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Ewangelia Mateusza, 16, 18. Pan Jezus zapytał kiedyś uczniów, co o nim myślą inni ludzie. Apostołowie zrelacjonowali opinię ludu, odpowiadając: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza lub za któregoś z proroków. Wtedy Pan Jezus zapytał ich: A wy co o mnie sądzicie, kim jestem? Wtedy Piotr odpowiedział: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. Greckie słowo Petros oznacza kamień. I na tej opoce greckie słowo Petra oznacza skałę lub opokę. Zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, od 16 do 18 wersetu. Z tych słów wynika, że kościół Pana Jezusa Chrystusa budowany jest na opoce, którą jest on sam, a Piotr jest jednym z pierwszych kamieni tej budowy. Kościół rzymskokatolicki nieświadomie bądź celowo tłumaczy ten wiersz w ten sposób, jakoby Piotr był tą skałą i na nim miałby być budowany kościół. Na tym tłumaczeniu opiera się także nauka o Piotrze jako zastępcy Pana Jezusa na ziemi. Na tej fałszywej interpretacji zbudowane zostało również papiestwo, a kolejni papieże są nazywani następcami Piotra, a nawet następcami Pana Jezusa na ziemi. Jednak z powyższej cytowanego wiersza wynika wyraźnie, że tą opoką lub skałą jest Chrystus, Syn Boga Żywego. W swojej odpowiedzi na pytanie Pana Jezusa Piotr wskazuje właśnie na Niego, na Chrystusa. I opierając się na tym wyznaniu, Pan Jezus wypowiada słowa: I na tej opoce zbuduję mój kościół. Apostoł Piotr pisze później na ten temat w swoich listach bardzo wyraźnie. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zachwieje się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 6 do 8 wersetu. Z kolei apostoł Paweł pisze: Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu.
List do Efezjan, 2:21. Kościół więc budowany jest na Panu Jezusie pierwszymi, żywymi, fundamentalnymi kamieniami byli apostołowie i prorocy, którzy poszli za Nim, a następnie rozgłaszali zbawienie w Chrystusie w pierwszych latach chrześcijaństwa, tych, którzy się nawrócili i uwierzyli Ewangelii. Bóg dołączał sukcesywnie do tej żywej budowli. Budowa żywego Kościoła składająca się z narodzonych na nowo ludzi, jak mówi Ewangelia Jana, rozdział 3, trwa do dzisiaj i zakończy się w momencie, gdy ostatni kamień zostanie w nią wbudowany. Należą do niego tylko i wyłącznie ci, którzy mają życie z Boga, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tak mówi Ewangelia Jana, 1:13. Gdy Kościół zostanie zbudowany, wtedy Pan Jezus przyjdzie ponownie i zabierze go do nieba, do domu Ojca. Manipulacja tekstem z Mateusza 16:16-18 jest podpieraniem papiestwa i utwierdzaniem ludzi w świadomości, że rzekomi następcy Pana Jezusa i cała hierarchia tak zwanych duchownych mają na ziemi specjalne, udzielone im przez Pana Jezusa prawa, a reszta ludzi to laicy, którzy mają im być ślepo posłuszni. Jednak historia Kościoła katolickiego dobitnie pokazuje, że ta interpretacja w żadnym przypadku nie była zgodna z myślą Bożą i posłużyła jedynie do sprawowania władzy nad ludźmi i sterowaniem nimi dla własnych korzyści, bardzo często w sposób bardzo okrutny. Inne miejsca Biblii mówiące o prawdziwym fundamencie, opoce, skale. Apostoł Piotr został za swoją wiarę uwięziony i przesłuchiwany przez religijnych żydowskich przywódców. Powiedział do nich: on to, czyli Pan Jezus, jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. Tak mówią słowa z Dziejów Apostolskich, 4:11. Apostoł Paweł pisze do Koryntian w kontekście narodu izraelskiego, który szedł przez pustynię. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Tak uczy nas pierwszy list do Koryntian, 10:2-5. Apostoł Paweł pisze do Koryntian: według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Pierwszy list do Koryntian, 3:10-11 obwieszcza takie słowa. Kościół budowany na Panu Jezusie i przez Pana Jezusa nie może zostać zniszczony. Bramy piekielne go nie przemogą. Z kolei Kościół, w cudzysłowie Kościół, budowany na człowieku i przez człowieka upadnie.